Duże przedsięwzięcie zbliżania Francji i Polski, bo to są dwa kraje, które są do siebie bardzo się podobne gospodarczo. Dzisiaj mamy debatę na temat energii, energetycznie bardzo się podobne. O tym rozmawialiśmy dzisiaj rano, że Polska ma 80% węgla i jest naciskana o to, żeby zmniejszyć udział tej dominującej części energii. Francja ma 80% atomu i również jest naciskana. Także my, wbrew pozorom tych różnic, które gdzieś tam się w życiu politycznym czy publicznym mogą pojawiać, podobne do siebie kraje. My chcemy absolutnie inwestować w podnoszenie efektywności energetycznej, chcemy poprawiać nasz miks energetyczny i wypełniamy do tej pory nasze zobowiązania. C'est vrai que aujourd'hui il y a des sources d'énergie qui disparaissent ou qui vont disparaître, le charbon, le pétrole. Il y en a d'autres qui sont plus durables, comme le nucléaire. Il y en a qui sont pérennes. Et qui sont notamment les énergies renouvelables, et nous devons donc effectivement nous investir dans ce domaine. 40% de l'énergie qui est consommée en Europe est consommée par les bâtiments, et notamment le chauffage des bâtiments. Et donc il y a un réservoir, or on sait aujourd'hui, en utilisant des matériaux de Saint-Gobain, on sait avoir des bâtiments qui ne consomment pratiquement pas d'énergie. Se chauffer. Et donc, c'est une opportunité considérable pour Saint-Gobain de contribuer à la réduction de la consommation d'énergie. Donc, on est un acteur très important de la transition énergétique. Je crois que les sondages d'opinion le montrent. Je pense que les attentes des Polonais sur ces questions écologiques, climatiques et on change. Je sais par expérience que dans les grandes villes comme Cracovie ou Wrocław, il y a des problèmes de qualité d'air et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à les améliorer. Et je pense que les Polonais comprennent de mieux en mieux que la politique climatique est une donnée. Bien sûr, comme j'ai dit, elle sera appliquée en tenant compte des spécificités de la Pologne. Mais je pense qu'il y a dans la Pologne un changement d'attitude vis-à-vis de ces questions écologiques et climatiques. Bardzo mnie cieszy to, że bardzo wielu mówców mówi o fotowoltaice, bo jest to najbardziej przyszłościowe źródło energii elektrycznej. My w Polsce niestety na razie nie rozwijamy tej dziedziny. Ona się powoli raczkuje. Wydaje mi się, że tym, którzy decydują o tym, brak pewnej wizji. Ja się zgadzam, że węgiel jeszcze przez wiele lat będzie używany i tego nie unikniemy. Ale trzeba myśleć również o dalszej przyszłości. Uważam, że to trzecie spotkanie było spotkaniem wyjątkowym. Wyjątkowe, jeżeli chodzi o osoby, które udało nam się zaprosić i które były osobami interweniującymi. Wyjątkowe, jeżeli chodzi o tematykę. Rzeczywiście kwestia green jest tematyką bardzo ważną. Poruszana została we wszystkich aspektach. Jestem pod wrażeniem wszelkich paneli, które się odbyły. Jestem pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim prelegentów, mówców, którzy pojawili się dzisiaj. Jestem pod wrażeniem tego, co jest celem spotkań warszawskich, czyli otwartości i dialogu między tymi, którzy są po stronie Polski, między tymi, którzy są po stronie Francji, a tak naprawdę między nami po prostu, bo jesteśmy razem tutaj ze sobą.